Witam Was serdecznie, kochani. Dzisiaj będzie przekaz od Valerii Copponi z Włoch z 4 sierpnia 2021. Orędzie Maryi. Zapraszam Was do wysłuchania. Moja córko, nie martw się bólem, który rozdziera Twoje serce, bo pomagasz mi przezwyciężyć mój ból. Moje dzieci mnie niszczą, nie wierzą i nie chcą robić tego, czego pragnie Jezus dla ich zbawienia. A Ty, moja mała ostatku, pomagasz mi przezwyciężyć ten ogromny ból. Przede wszystkim proszę Was, matki, które potrafią zrozumieć, co cierpię, modlić się niestrudzenie, składać ofiary mojemu Jezusowi, aby mógł uzdrowić wiele serc z całego zła, które niszczy przede wszystkim Waszą młodzież. Matki, błagam, nie zniechęcajcie się, ale starajcie się trzymać przez wszystkie Wasze prośby do Ojca. Jestem z Wami, ale potrzebuję wszelkiego wsparcia. Módlcie się także za moich księży, którzy tracą wiarę. Szatan jest silny i bez Waszego wsparcia w każdej chwili mogą się złamać. Mówię Wam, matki, przyłączajcie się do kapłana i módlcie się za niego dniem i nocą, aby szatan pozostawił ich uświęceniu. Moje dzieci, ofiarujcie się dla zbawienia świata, który coraz bardziej tonie w głębinach otchłani. Wasze modlitwy są więcej niż konieczne, a wasze ofiary otworzą wiele hermetycznie zamkniętych serc. Widzisz bardzo dobrze, co dzieje się na twojej planecie. Szatan cię niszczy, niszczy każdą pracę twoich rąk i umiera twoja ukochana Ziemia. Moje dzieci, módlcie się za waszych polityków. Są zaślepieni sukcesem i władzą, ale wkrótce zginą. Błogosławię was. Pomóżcie mi w waszych modlitwach i w waszych cierpieniach. Maryja Bolesna. Kochani, serdecznie dziękuję za wysłuchanie. Oczywiście tutaj komentarz Wam zostawiam i do usłyszenia już niebawem.